Hej dziewczyny, super, że jesteście. Witam Was bardzo, bardzo gorąco. Dzisiaj mam dla Was nowy filmik, ponieważ pod ostatnim pytałyście mnie, jak układam moje włosy i jak uzyskuję właśnie taki efekt. Takie pytania bardzo często powracały też na blogu, dlatego jakiś czas temu ja nagrałam filmik, w którym pokazywałam takie moje ulubione sposoby na loki i fale bez użycia wysokiej temperatury. I teraz część tego filmiku wykorzystam, ponieważ tam też pokazywałam sposób na taką moją codzienną fryzurę, który jest tak naprawdę bardzo prosty, zupełnie nie niszczy włosów, ale też nie sprawdza się na każdym typie. Dodatkowo pokażę Wam, jak jeszcze możecie zakręcić włosy na opaskę, uzyskując też bardzo fajny efekt po rozczesaniu, taki jaki widzicie tutaj. Teraz zobaczycie drugą część filmiku, no i mam nadzieję, że on jakoś Wam pomoże, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo prosta sprawa. Zacznijmy od takiego mojego najbardziej ulubionego sposobu, który najczęściej wykonuję, bo w sumie zajmuje mi on najmniej czasu, stosuję go najczęściej po myciu. Ja mam bardzo kręcone włosy, tak kręcone, jak możecie teraz zobaczyć na zdjęciach, ale tak naprawdę, żeby wydobyć ten skręt, ja muszę suszyć włosy dyfuzorem i używać żelu lnianego lub jakiegoś, nie wiem, płynu czy kremu do loków, i to zajmuje mi dość dużo czasu. Dlatego najczęściej decyduję się na troszkę inną opcję. I po myciu, kiedy moje włosy wyschły może, nie wiem, w 40% albo w 50%, rozdzielam je na dwie części, przeczesuję sobie dokładnie obie części. Teraz pokażę Wam to na suchych włosach, ale dzięki temu uzyskuję dokładnie taki efekt, jaki widzicie w większości moich filmów. I to jest zasługa właśnie tego sposobu. Więc dzielę włosy na dwie części, wyczesuję, to jest bardzo ważne, żeby dobrze je wyczesać, ponieważ wtedy równo się ułożą. I takie wyczesane włosy zaczynam tutaj owijać wokół własnej osi w ten sposób. I kiedy mam już je owinięte, wracam tutaj do początku, zaczepiam sobie je tutaj tak kciukiem i zaczynam owijać się w takie ślimaczki dalej, jakby wokół własnej osi tutaj. I ten ostatni fragment po prostu przeplatam między tymi włosami. Tak je zaczepiając, dzięki temu one się u mnie w ten sposób trzymają. Jeśli akurat zwijam moje włosy w takie ślimaczki na noc, zdarza mi się sobie spieczać je spinkami, takimi moimi żabkami albo gumkami, czymkolwiek, jeśli akurat nie chcę, żeby one się rozwiązały. Ale tak naprawdę najczęściej one się u mnie bardzo dobrze tak trzymają, szczególnie jeśli są mokre, nie muszę za bardzo ich niczym wpinać, a nawet jeśli w ciągu nocy one się nam rozwiążą, to ten skręt będzie taki delikatniejszy i bardziej naturalny, ponieważ jeśli zostawimy je ciasno, ściśnięte przez całą noc, one mogą nam albo nie wyschnąć, albo jeśli wyschną, ten skręt będzie taki naprawdę dość intensywny. Ja wolę taki luźniejszy skręt, no i tym sposobem właśnie uzyskuję taki efekt. W ten sposób możemy też związać nasze włosy przed kąpielą albo przed prysznicem, bo taka parująca woda bardzo fajnie odświeży ten skręt i go troszkę wzmocni, kiedy włosy delikatnie podeschną. Więc to też jest fajny sposób na to, żeby odświeżyć sobie trochę taką falowaną fryzurę. Te ślimaki możecie też zwinąć prawie na czubku głowy, bardzo, bardzo wysoko, i wtedy ten skręt będzie zaczynał się szybciej. Ja osobiście wolę, kiedy włosy tutaj mam delikatnie bardziej rozprostowane i na końcu one dopiero zaczynają się kręcić, także to jest kwestia indywidualna. Jeśli chcecie uzyskać taką burzę loków, no to faktycznie lepiej je nawijać, te włosy, już od samej nasady. Więc to jest jeden sposób, ale tak naprawdę muszę przyznać, że najczęściej decyduję się na związanie włosów w jeden taki kucyk, który działa dokładnie na takiej samej zasadzie, z tym, że używam do niego wszystkich włosów, nie dzielę tutaj włosów na pół. Wyczesuję je, układam tak, jakbym chciała związać je w taki wysoki kok, i wtedy zaczynam owijać je wokół własnej osi, i kiedy one już są owinięte do samego końca, zaczynam zwijać je w takiego ślimaka, a później samą końcówkę przypycham do środka, tak żeby to się wszystko trzymało. I u mnie faktycznie to się tak trzyma, ale jak mówiłam, możecie użyć spinek. I w takiej fryzurze najczęściej chodzę spać. Dzięki temu rano uzyskuję taki efekt właśnie takich dość dużych, luźnych fal i dzięki temu te laki są po prostu trochę większe. Ale muszę przyznać, że moim włosom też bardzo pomogło dobre wycieniowanie i ścięcie u fryzjera, ponieważ teraz zauważam, że o wiele lepiej się układają i ta metoda sprawdza się jeszcze lepiej. Także możecie rozważyć jakieś podcięcie włosów, jeśli zależy Wam na właśnie podobnym efekcie. Teraz pokażę Wam jeszcze sposób z opaską. Mam nadzieję, że taka fryzura też Wam się przyda i spodoba i wypróbujecie ją na sobie. Ostatnia metoda podkręcania włosów, jaką Wam pokażę, to jest metoda skręcania na opaskę. I w tym celu również będziemy potrzebowały takiej zwykłej opaski na włosy. Im grubsza opaska, tym większy skręt uzyskamy. Jeśli to będzie taka zwykła, cienka opaska, nasze raczki mogą być takie dość niewielkie. Zaczynamy od nakładania opaski w ten sposób. Im niżej tak naprawdę, tym lepiej. Staram się, żeby ona była mniej więcej nad linią brwi, żeby nam bardzo nie przeszkadzała. I teraz zaczniemy nawijać włosy. Wybieramy pojedyncze kosmyki.
i przeczesując je, przeplatamy po prostu tutaj pod opaską, wyciągając to od dołu. I znowu tą resztę, która nam została, aż do samego końca. I tak po prostu po kolei nawijamy. I tak po kolei nawijamy większość kosmyków. Jeśli chcemy poluźnić ten skręt, możemy tutaj dodatkowo wsadzić troszkę palet i te rączki porozpychać. I znowu podnosimy opaskę i przeplatamy to pasmo i znowu przeplatamy. Tak będziemy mniej więcej wyglądać, kiedy wszystkie mocy podepniemy sobie pod opaskę. Ja teraz moją z tyłu po prostu spiłam. No i teraz czekamy. Jak widzicie, tutaj otrzymujemy też taki dość równy lokówkowy skręt. Te rączki wyglądają w ten sposób. To już wszystkie moje sposoby na loki. Dajcie znać, jakie są Wasze ulubione patenty na zakręcanie włosów. Jeśli możecie polecić jakieś kosmetyki do stylizacji innym dziewczynom, które ten skręt jakoś podtrzymują, też będzie bardzo fajnie, jeśli napiszecie o nich w komentarzach. Jeśli macie jakieś pytanie, to pytajcie koniecznie, ja chętnie na nie odpowiem. Jeśli macie jakieś propozycje tematów następnych filmików, to też je tutaj zgłaszajcie. Żegnam się z Wami cieplutko, do zobaczenia i pa, pa.